Majbaum ponownie zawitał do Boryczy. Tradycja ta kultywowana jest tu od wielu lat. Bo właśnie Majbał to jest coś takiego, co daje ludziom nadzieję. Wraz z majowym wzrostem przyrody, wraz z wszystko jak gdyby się ożywia, to Majbał to wszystko symbolizuje. Trochęśmy musieli wspomóc wysięgnikiem, bo strażaków nas troszeczkę dzisiaj może było nawet za mało, żeby go tam draminami podnieść. Drzewko majowe stawiane jest przez strażaków z miejscowej ochotniczej straży pożarnej. Wyróżnia się wyjątkowym zdobieniem oraz swoją wysokością, gdyż jest jednym z najwyższych w powiecie strzeleckim. Chcę Państwu powiedzieć, że to drzewko ma 18 metrów, to nie jest już takie drzewko. I plus jeszcze brzuska na końcu, czyli razem jest 21 metrów. W ogóle przygotowania do Majbału już trwają u nas w tym roku od początku lutego. Na tym naszym drzewku są też loga, szyldy firm, rzemieślników, którzy pracują troszeczkę wyżej. Jest wieniec i w tym wieńcu są gałęzie z praktycznie wszystkich drzew, jakie tutaj w okolicznych lasach i nie tylko, bo są też takie, które po ogrodach naszych są gałęzie i z tych wszystkich razem się wyplata. Wydarzenie było okazją do spotkań, rozmów i integracji. Mieszkańcy biesiadowali przy grillu. Czas umilał im występ zespołu Echo Krośnicy. Jest trochę roboty też z tym przygotowaniem całego tego drzewa, no bo trzeba do lasa to wyciąć, później pomalować. Chęci na pewno nie zabraknie nam nigdy, bo to wiadomo, że jest tradycja, także tu trzeba tego pilnować. To jest takie kultywowanie tradycji, bo ja jeszcze pamiętam, jak ojciec mówił, to już było przed wojną, później to zanikło za czasów, jak wiadomo, jak to mówią, za komuny zanikło, ale później jeszcze świętej pamięci Józef Fila to tutaj tak odnowił. To kolejna okazja do spotkania i majowego świętowania już za rok.